Cześć, kończy się kolejny rok. Mamy dzisiaj 30 grudnia, czas na podsumowanie. Dla mnie prywatnie ten rok był wyjątkowo ciężki, spotkały mnie niespodzianki różnego kalibru i nie zapominając oczywiście dziękować za te wszystkie dobre rzeczy, które mnie spotkały, w tym szczególne podziękowanie dla Violi, która mnie wspiera każdego dnia. No jednak cieszę się, że ten rok się kończy. A teraz przejdźmy do samochodów. Przygotowałem dla Was dwie listy. Lista pozytywnych zaskoczeń i lista mniejszych lub większych rozczarowań. I zacznę od tej drugiej listy, od najłagodniejszego ósmego miejsca. Na ósmym miejscu jest Toyota Prius, do której ja osobiście nie mam większych zastrzeżeń. Ja lubię koncepcję tego samochodu i nie przeszkadza mi nawet jego bardzo ekstrawagancki wygląd, aczkolwiek świadomość tego, że jestem z tym w mniejszości i że pozostali raczej uważają, że Toyota Prius jest zbyt dziwaczne, no pozostaje mi nanieść ten samochód na listę rozczarowań. Ósme miejsce. Na siódmym miejscu jest DS4 w wersji Crossback. Jego aspiracje do bycia samochodem premium widać w detalach, ale nie w całości. I jeśli dołożymy do tego jeszcze cenę tego samochodu, to wydaje mi się, że powinien się cieszyć, że to jest dopiero siódme miejsce. Na szóstym miejscu Mercedes-Benz klasa E. To jest jeden z takich samochodów, który bym zamienił bez większego żalu na ten sam samochód, ale w poprzedniej generacji. To poprzednia generacja wydaje mi się, że miała tak więcej trochę charakteru. Może nie chodzi nawet o wygląd, tylko o całokształt jako auto. Choć ta nowa klasa E zaczęła wreszcie skręcać, to jest jednak w tej nowej wersji najbardziej wyrazista jej chyba cecha, jeśli chodzi o to, co ja pamiętam po tym teście. Bo cała reszta to są hektary dotykowych ekranów, dotykowe przyciski nawet na kierownicy i korowód różnych kolorowych, pięknych kształtów i kolorowych świateł. Może jednak test mocniejszej wersji coś wniesie. Póki co miejsce szóste. Na piątym miejscu BMW X1. Jeśli BMW ma ponad 200 koni i wciąż nie czuć w tym BMW, to znaczy, że coś poszło nie tak. Numer 4 Honda Civic Type R. Może ja miałem pecha z tą zepsutą skrzynią biegów, a może to nie jest wcale pech i ten typ tak ma, nie wiem. W każdym razie ja do końca tego samochodu nie zrozumiałem, nie poczułem i nie zakochałem się specjalnie w nim, więc gdybym miał do wyboru Type R czy przykładowo Cuprę, to wybrałbym słabszą Cuprę. Na trzecim miejscu Jaguar XF. I tu w zasadzie można powtórzyć te same zarzuty, to co do DS4 Crossback, z tym, że za Jaguara płacimy o wiele więcej, a w tej cenie moim zdaniem nie powinno być już skrótów i wsadzanie jakichś słabych, wolnych komputerów i przedpotopowej grafiki, więc tym razem miejsce trzecie. Na drugim miejscu Renault Talisman, który, jak wiecie, pokazał w trakcie testu, że trochę rzeczy jeszcze musi dopracować. No i numer jeden, co Was pewnie nie zdziwi, to jest Porsche Panamera. Przy czym od razu chcę powiedzieć, Porsche Panamera to jest fantastyczny samochód, jeździ jak Porsche, mimo swoich gabarytów, mimo swojej wagi, fantastycznie się prowadzi, fantastycznie skręca, a jego silnik, akurat w wersji S, to jest żywy dowód na to, że mądrze zrobiony downsizing jest jak najbardziej ok. Natomiast być może zadziałało to, że ja bardzo lubiłem poprzednią generację i spodziewałem się bardzo dużo po tej nowej. Szczególnie, że bardzo wiele osób opisało ten samochód jako super fantastyczny. No i konfrontacja z rzeczywistością sprawiła, że poczułem jakieś takie głębsze rozczarowanie. Poza tym wydaje mi się, że próba Niemców zrobienia z fajnego Porsche smartfona no, nie do końca się powiodła. No, to także te najgorsze już tematy mam za sobą, znaczy nie najgorsze samochody, tylko najgorsze w sensie, bo każdy woli chwalić niż krytykować, więc już krytykę mam za sobą. Przejdźmy do listy zaskoczeń. Ta lista składa się z 9 samochodów i na 9 miejscu jest Opel Astra Sportster wersji 1.6 CDTi 160 koni. I tu nieprzypadkowo mówię o silniku, bo to właśnie na silnik chciałem zwrócić uwagę. Wydaje mi się, że jest to jeden z najciekawszych silników diesla o tej pojemności i to nie tylko moja opinia. Na 8 miejscu Volkswagen Tiguan i tu chciałbym wyróżnić jego niesamowity postęp, właściwie przeskok pomiędzy generacjami
informacjami, zarówno jeśli chodzi o technikę, jak i o elektronikę. Na miejscu siódmym Volvo S90. Na dobrą sprawę można by powiedzieć, że XC90 też za taki właśnie premium look and feel i za osobno za kryształową dźwignię zmiany biegów w wersji hybrydowej. Na szóstym miejscu Porsche Boxster S. Długo się zastanawiałem, czy nie przesunąć go gdzieś bliżej podium, ale szóste miejsce. Można by powiedzieć, że ten samochód jest takim, że jest bardziej uniwersalny niż Cayenne. Bo może być cichy, może być głośny, może być szybki, może być powolny, może być ostry, może być łagodny, może być z dachem, może być bez dachu, a do tego fantastycznie skręca. I to skręca nie dlatego, że jest wyposażony w 100 systemów elektronicznych, które stabilizują go w zakręcie, tylko dlatego, że po prostu tak skręca. Nie potrzebuje elektroniki. On taki jest. On kocha zakręty i nic mi nie pozostaje tylko powiedzieć, że to jest fantastyczny samochód. Na piątym miejscu Kia Optima Kombi. W zasadzie jedynym zastrzeżeniem do tego samochodu było zachowanie jego w zakrętach. Był dosyć mocno nadsterowny, ale cała reszta wrażeń to była długa seria drobnych zaskoczeń, przyjemnych zaskoczeń. Cokolwiek robiliśmy, cokolwiek sprawdzaliśmy, wszędzie były pozytywne zaskoczenia, więc ten samochód jest zasłużenie na tej liście i naprawdę zasłużenie na piątym miejscu. Na czwartym miejscu Volvo S60, podobnie Volvo, S60 w wersji Polestar. Ale nie tego nowego, który ma 367 koni, tylko tego poprzedniego, T6. 350 koni, bo choć nowy jest trochę szybszy i trochę pewnie lepszy, to jednak właśnie jazda tamtym silnikiem sprawiała, że czułem, że jeżdżę samochodem wyjątkowym. Na trzecim miejscu Toyota CHR. Niedawno zresztą testowana i powiem tak, ja do dzisiaj nie wierzę, że to jest Toyota, patrząc na ten samochód i ja wspominałem o tym w moim teście. Ta spójność wrażeń, pozytywnych wrażeń z jazdy, z tym, co widzę wsiadając do tego samochodu, sprawia, że no trochę się w tym samochodzie zakochałem i nie wiem, czy chyba z wzajemnością. Przyjemnie mi się nim jeździło w każdym razie. Na drugim miejscu Audi S8 Plus. 605 koni w dostojnej limuzynie i zapisałem ten samochód tu bardzo wysoko na drugim miejscu, dlatego że uważam, że jest to jedno z najbardziej efektownych pożegnań odchodzącego modelu, w tym przypadku Audi A8. Pożegnań czasem z obłędem w oczach, co pewnie mieliście okazję zobaczyć. Wiecie, o czym mówię, w teście był odpowiedni fragment. No i pierwsze miejsce na liście zaskoczeń to, uwaga, Fiat Tipo 1.4, 16V, 95 koni mechanicznych. Na podium się znalazł tak wysoko, na pierwszym miejscu, za to, że dawno już nie znalazłem tak wiele w aucie, za tak niewiele. Moi drodzy, to już jest koniec mojego podsumowania. W tym roku przetestowałem trochę mniej samochodów z uwagi na różne wydarzenia, tak jak powiedziałem na początku, więc nie miałem aż 100 aut, tak jak rok temu do wyboru, tylko w tym roku około 65. Tak czy inaczej, mam nadzieję, że lista jest w miarę pełna. Napiszcie w komentarzach, czy wy się zgadzacie z tymi wyborami, czy może o czymś ważnym zapomniałem. I cóż, pozostaje życzyć wam w nadchodzącym 2017 roku więcej autostrad, mniej mandatów i spełnienie marzeń, nie tylko tych motoryzacyjnych. Szerokie drogi.